Witajcie, w rozważaniach na dzień dobry, w pierwszy dzień nowego roku, i chciałbym się w związku z tym podzielić takim fragmentem, który myślę, że mam nadzieję będzie dla nas zachętą, by patrzeć z nadzieją w przyszłość. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, pierwszy werset. Oczywiście werset, który wielu z nas zna na pamięć, werset, który nie jest taki oczywisty, i mam nadzieję, że też z tej nieoczywistości uda mi się coś. Przybliżyć jako coś bardziej oczywistego. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Jest tu powiedziane właśnie, że wiara, no wiemy, że ta pewność tutaj, która jest przetłumaczona w Biblii Warszawskiej, to nie do końca jest pewność. Hipostaza to jest taka, tu pan odwołam się do. Janusza Kucharczyka, który kiedyś ze mną rozmawiał dosyć długo na ten temat i zna się na grece znacznie lepiej niż ja. Ta hipostaza, oczywiście, ma bardzo dużo znaczeń filozoficznych, ale literalnie oznacza taką gęstą zawiesinę, taką można powiedzieć, taką zupę, która jest gdzieś pomiędzy płynem a ciałem stałym. Czyli wyobraźmy sobie jakąś taki, nie wiem, gulasz, coś takiego, że rzeczywiście, jak wsadzimy łyżkę w to to ta łyżka sobie stoi. Mimo, że to teoretycznie jakby jest ciągle płynne, to jest na tyle gęste, że potrafi utrzymać ten, ten ciężar tej, tej łyżki i ta łyżka stoi w tym. I jak mamy taki obraz, to myślę, że on rzeczywiście przemawia. Wiara jest taką zawisiną tego, czego się spodziewamy. Czyli wiara sprawia, że ta nasza, nasze spodziewanie się, że nasze spoglądanie w przyszłość jest czymś pewnym, jest czymś, co sprawia, że, że to w ogóle działa, że, że czegoś się spodziewamy, że, że to patrzenie w przód ma na czym się oprzeć. Jeśli nie wierzymy, że coś się wydarzy, no to, to się tego nie spodziewamy. To jest bardzo prosta rzecz. Jeśli wierzymy, że, że coś się wydarzy, to w jakiś sensie to coś już jest, mimo że tego jeszcze nie ma. To jest takie przedistnienie, przedtrwanie. Yy, taka, zap, nawet nie, nie zapowiedź, taka forpoczta przyszłości. Yy, trochę to sobie tak wyobrażam, kiedyś zresztą szedłem nocą, pamiętam taki moment, yy, wracaliśmy z kolegą, gdzieś z jakiejś, chyba, nie wiem, takiej wie, wieczor, wieczornego chodzenia po górach we, we Wiśle i pamiętam, że schodziliśmy z stoku i widziałem takie czerwone światełko. I on mówi, widzisz to czerwone światełko? Ja mówię, no widzę. Mówi, no to to już, to już jest światełko w moim pokoju. I potem tak śmiesznie się zdarzyło, że rzeczywiście do tego pokoju żeśmy doszli. Yy, i ja to światełko widziałam. To ciemno, ale naprzeciwko okna, po drugiej stronie było to światełko. To było światełko z jakiegoś zegarka, z takimi, z takimi cyferkami czerwonymi. I to było widać, i to było widać. Było ciemno i taka, taka czerwone, coś majaczyło. I dodawało mi to, słuchajcie, sił, dodawało mi to nadziei, że no, no widzę tą przyszłość w jakimś sensie. Doszliśmy do tego domu, potem patrzyłem na to trochę takim, z takim zadziwieniem, na, to, na ten zegarek, bo to takie, takie nic. Ale w tej ciemności gdzieś gdzieś było to światło widać. Z tych kilkudziesięciu metrów. Wiara jest takim światełkiem. wiara jest czymś, co sprawia, że jest przyszłość jest obecna y, dzisiaj. Y, kiedy myślimy o czymś co ma nastąpić, kiedy mamy wiarę w to, że to nastąpi, no to w jakim sensie to coś już jest uobecnione. Oczywiście zawsze się pojawia pytanie o wiarę w, w rzeczy takie, które nie nastąpią, no bo też są takie rzeczy, że wierzymy, że nastąpią, a nie następują. No ale w jakimś sensie też możemy powiedzieć, że taka wiara jakoś uobecniła nam coś, co miało nastąpić, chociaż nie nastąpiło. I to jest pewne ryzyko wiary, znaczy nie zawsze jest warto wierzyć we wszystko. Co do zasady, jedyną rzeczą, w którą możemy wierzyć z pewnością, to jest Boża obecność, to jest Boża pomoc, to jest to, że Bóg nas nie zostawi. Są oczywiście rzeczy, o które konkretnie, specyficznie obiecał wszystkim ludziom w Chrystusie, takim jak życie wieczne, takie jak właśnie obecność Ducha Świętego, Jego pomoc, Jego kierownictwo. Więc pewne, pewne rzeczy mamy obiecane i mamy prawo w nie wierzyć. Natomiast myślę sobie, że są też pewne rzeczy, do których Bóg nas po prostu prowadzi w życiu. I, i, i nie mamy może jakichś specyficznych w tym momencie, konkretnych obietnic, co do. Każdej partykularnej rzeczy, co do której nas prowadzi, ale mamy, myślę, obietnicy co do tego, że w ogóle nas prowadzi, że nam podpowiada pewne rzeczy i że możemy na niego liczyć. I tu dochodzimy jakby do sedna tego, tego wersetu. Znaczy, sedno jest takie, moim zdaniem, że mamy liczyć na Boga, że ta nasza wiara, ta nasza wiara w Boga musi się przekładać na jakąś, jakoś, jakieś oczekiwanie, jakieś spodziewanie się czegoś. I moje pytanie do Ciebie: czy czegoś się spodziewasz na początku tego roku, że Bóg coś Ci da, gdzieś Cię poprowadzi, coś z Tobą zrobi, jakoś Ciebie użyje, coś zmieni, coś ukształtuje? I myślę sobie, że niestety, jeśli nie mamy takiego spodziewania się, nie mamy takiej wiary, że coś się wydarzy, to w pewnym sensie oznacza to, że ta nasza wiara jest bardzo uboga. W jakimś sensie możemy powiedzieć, że ich w ogóle nie ma, dlatego że tam dalej jest powiedziane, że bez wiary nie można podobać się Bogu, to jest werset szósty. To bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że on istnieje i nie tylko, że istnieje, ale również, że nagradza tych, którzy go szukają. Czyli zwróćcie uwagę, ta, to, ta wiara sprawia, że spodziewając się, że czegoś szukamy, po coś sięgamy, coś realizujemy, w jakimś kierunku podążamy i całkiem możliwe, nawet że że nam to nie wyjdzie, ale jeśli w ogóle sięgamy, jeśli w ogóle szukamy, jeśli w ogóle liczymy na to, że Bóg coś nam da, to myślę, że gdzieś pójdziemy, coś zrealizujemy. Może nas tam Bóg skoryguje po drodze, może się okaże, że trochę gdzie indziej mamy wylądować, ale jeśli w ogóle nie ma w nas żadnego oczekiwania, żadnego spodziewania się, żadnego szukania, to ja bym powiedział, że w pewnym sensie ta nasza wiara jest ułomna po prostu. To znaczy może wierzymy, że jesteśmy zbawieni, może chodzimy do kościoła, bo wiemy, że należy, a może nie wierzymy na tyle, żeby chodzić nawet, albo nie modlimy się już. No tak, jakoś ogólnie wierzymy, że Bóg istnieje, ale przypomnę, i to jest ciekawa kwestia dla Kalwina, definicja zbawczej wiary to nie jest wiara w istnienie Boga, ale właśnie wiara w Boże obietnicę, dlatego że jeśli nie wierzymy w Boże obietnicę, tylko wierzymy w istnienie Boga, to trochę to jest za mało jak na taką chrześcijańską wiarę. Dlatego że chrześcijańska wiara coś powoduje, chrześcijańska wiara gdzieś prowadzi, chrześcijańska wiara do czegoś motywuje, coś rodzi, coś tworzy. I, i ta wiara w Boże obietnicę ona nas właśnie ukierunkowuje w życiu, sprawia, że, że czegoś oczekujemy, na coś liczymy, że jest to ta, ta wiara, jest tą zawiesiną tego, czego się spodziewamy. Jest tym przedtrwaniem czegoś, na co liczymy, że Bóg z nami zrobi. Co tym czymś jest? Czy coś takiego masz, życzę ci, żebyś miał bądź miała, bo na tym właśnie chrześcijańska wiara polega. Ona nas prowadzi do czegoś nowego, do czegoś, co, co Bóg ma z nami zrobić. Życzę wam właśnie takiej, takiej wiary, takiego spodziewania się, takiej nadziei, takiego szukania Boga przyszłości, żeby ta nasza wiara nas rzeczywiście prowadziła, żeby była nie tylko wyznaniem, nie tylko przyzwyczajeniem, nie tylko jakimś zwyczajem niedzielnym, ale żeby była czymś, co nas faktycznie prowadzi do, do uwielbienia, do życia dla Boga i do, do jakichś nowych, dobrych, ciekawych, bożych dzieł w naszym życiu i przez nasze życie. Panie, bądź uwielbiony w tym nowym roku, prowadź nas, dawaj nam Wizję tego, co chcesz z nami zrobić, i podpowiadaj nam to, i dawaj nam tego szukać, i dawaj nam Panie tego oczekiwać z nadzieją, niech ta nasza wiara właśnie w tym się realizuje i w tym nas prowadzi. Z Bogiem, i do zobaczenia.